Opowie pani o dzieciach? Doktor Halsey. Przecież wie pan wszystko. Porwała je pani. Dziecięcy umysł najłatwiej poddaje się indoktrynacji. Ich ciała lepiej znoszą konieczne ulepszenia. Wynik to żołnierz idealny. Dzięki naszym sukcesom mogliśmy sprostać sprzymierzonym. Doktor Halsey, pani świadomie nagina historię. Spartanie powstali do stłumienia ludzkiej rebelii, a nie do walki ze sprzymierzonymi. Gdy upadały kolejne ludzkie światy, gdy moi Spartanie chronili ludzkość przed eksterminacją, nikt nie dbał o to, w jakim celu właściwie powstali. Więc uważa pani, że te wybory były uzasadnione? Moja praca ocaliła cały gatunek. Sądzi pani, że brak ludzkich odruchów w tym pomógł? Nie rozumiem. Przed panem byli tu ludzie z wywiadu, ale pan nie jest z wywiadu. Dane pokazują, że Spartanie przejawiali tendencje socjopatyczne, dysfunkcje werbalne i interpersonalne. Te same dokumenty wskazują na wzrost skuteczności w sytuacjach krytycznych. Dostarczałam narzędzi do podtrzymania tych wyników. Sugeruje pani, że Master Chiefowi udało się, bo w istocie jest wadliwy? Co ma z tym wspólnego John? Chcecie go zastąpić? Master Chief nie żyje. Według akt zaginął w akcji. Katrin. Spartanie nie umierają. Popełniasz błąd, postrzegając Spartan jako sprzęt wojskowy. Tymczasem stanowią kolejny etap ewolucji. To nasze przeznaczenie. Nie lekceważcie ich. A zwłaszcza nie lekceważcie jego. Thank you.
się, Chief. Potrzebuję cię. Chief, spokojnie. Jakiś czas byłeś nieprzytomny. Gdzie jesteśmy? Ciągle na domu. Dlaczego mnie obudziłaś? Spokojnie. Muszę włączyć twoje systemy. Zmieniłam oprogramowanie pancerza. Nie próżnowałaś. Włączam generatory grawitacji. Chief, uwaga! Podciągnij teraz dźwignię. Jak ze starych czasów. Gotowa do pracy? A już myślałam, że nie spytasz. Na kilku pokładach pojawiły się niepokojące alarmy. Najlepiej chyba będzie udać się na punkt obserwacyjny, 4 kondygnacje wyżej. Może to pomoc? Nie liczyłabym na to. Raport ze służby Spartanina 1-1. Jak długo tu byłem? 4 lata, 7 miesięcy, 10 dni. Ktoś powinien był nas znaleźć. Co to jest? Skanowanie na wysokich częstotliwościach. Nie pasuje do napotkanych wzorów. Jak daleko do pokładu obserwacyjnego? Jest dokładnie nad nami. Ostrożnie! Bo niektóre miejsca uległy rozszczelnieniu? Dobra. Chief, uważaj! Nie wiedziałam, że statek jest w takim stanie. Myślałem, że podpisaliśmy z nimi rozejm. 4 lata to szmat czasu. Pewnie nie jest sam. Powinniśmy być ostrożni. Sprawdź, czy możesz opuścić zasłony, by zobaczyć, co się dzieje. Całe szczęście, że ci sprzymierzeni nie wyglądają jak zwykli wojskowi. Może trafiliśmy po prostu na statek złomiarzy. Albo przypadkiem wpadliśmy na forpocztę floty przymierza. Na pewno wiedzą, że tu jesteśmy. To jedna z możliwości. Lądowniki otaczają nas!
Musimy wydostać się stąd. Mamy większe problemy. Krążownik chce nas przechwycić. Musisz dotrzeć do wind. Czy systemy obronne wciąż działają? Tylko rakiety Hyperion, ale niestety będziemy musieli wystrzelić je ręcznie. Osłony. No to czeka ich niespodzianka, o ile oczywiście się nie zorientują. Przymierzeni, na których trafiliśmy, walczą dużo zacieklej. Daleko stąd do rakiet? Prawie na miejscu!
Zapasowe stanowisko bojowe powinno być na lewo od śluz. Musisz przygotować uruchomienie zapłonu. Cortana. To nic. Musisz dostać się do rakiet. Przepraszam, czyżbym nie zauważyła planety prekursorów? Po kolei. Znajdź stanowisko bojowe! Będziemy musieli je odblokować! No ruszaj!
nie sprzymierzeni nas skanowali. Teraz możemy się już zacząć martwić o ogromną metalową planetę? Używa studni grawitacyjnej, żeby nas wciągnąć! Musimy się śpieszyć! Kiedy miniemy horyzont zdarzeń, atmosfera rozerwie statek! Gdzie najbliższe kapsuły ratunkowe? Warsztat maszyn! Oznaczam najbliższą śluzę! Jazda! Nie! Uwaga! Gdzie jesteśmy? Sprawdzam współrzędne zejścia. Kazaliśmy wam porzucić rodziny, dzieciństwo, a nawet przyszłość. Cortana! Wybacz. To przez zderzenie, jest okej. Coś było nie tak jeszcze zanim opuściliśmy Dawn. Chief, naprawdę, jest dobrze. Cortana! Rozpoczęłam służbę 8 lat temu. 8 lat? Rozkład SI kończy się po 7, Chief. Halsey. Chief. Musimy znaleźć Halsey. Chief, proszę. Stworzyła cię, więc może cię naprawić. Nie ma ucieczki przed obłędem, Chief. Jak tylko znajdziemy na ziemi Halsey, naprawi cię. Nie składaj, dziewczynie, obietnic bez pokrycia. Musimy ruszać! Z przymierzonym chyba nie poszło o wiele lepiej od nas. Ile statków przedarło się przez dach? Sporo. A co?